Panie marszałek, Wysoka Izbo, szanowna koalicja połączona dostępem do nowej władzy. Rozczarowujące to jest. Rozczarowujące to jest, jak niemrawo wam idzie z telewizją publiczną. Dlatego, że przez całą kampanię prowadziliście retorykę buńczuczną, wojowniczą, obiecującą, że jak tylko dojdziecie do władzy, to dzień po początku nowej kadencji, a już maksymalnie dzień po sformowaniu rządu, wjedziecie do TVP, zrobicie porządek, wszystkich wyrzucicie, wprowadzicie nowe zasady. To się wydawało, że może nawet jeszcze nastąpić, kiedy na funkcję ministra kultury powołaliście pana Bartłomieja Sienkiewicza, który jest przecież człowiekiem, który poza pochodzeniem nic z kulturą wspólnego nie ma. Ma za to ogromne doświadczenie w podpalaniu budek na manifestacjach patriotycznych. Jest specjalistą od brudnej roboty i siłowych rozwiązań. To była obietnica złożona pracownikom TVP przez was. No i na tym się skończyło. Ci bardziej optymistyczni mogli oczekiwać, że może będą jakieś nowe zasady, tak? Że to będzie nie tylko rozrobienie rozliczeń i porządków, ale tu będzie jakaś systemowa zmiana, będą jakieś nowe zasady, nowy ustrój, nowe zasady wybierania władz TVP, kształtowania jej przekazu, albo chociaż jakiś człowiek wyznaczony na szefa telewizji publicznej, obdarzony jakimś autorytetem, a nie tylko partyjnymi plecami. Też nic takiego nie nastąpiło. Po kilku dniach od sformowania nowego rządu już widzimy, że opadł ten rewolucyjny zapał, opadły duże słowa, opadły obietnice. Została tylko ta mizerna uchwała, nad którą dzisiaj debatujemy. Mizerna uchwała, która tak naprawdę powtarza tylko jakieś prawnicze wynurzenia, które przez całą mijającą kadencję powtarzaliście raz po raz. Mizerna uchwała, która tak naprawdę jest szukaniem jakiegoś kruczka prawnego. Kruczka prawnego, żeby usunąć ludzi PiSu, usunąć pisowskich funkcjonariuszy, a na to miejsce wprowadzić swoich funkcjonariuszy. Wy w tej uchwale piszecie, że Polacy nie akceptowali tego, jak wyglądała telewizja publiczna za rządów PiSu i że głosowali przeciwko temu. Tak, to prawda. Nie akceptowali i głosowali przeciwko temu. I mieli rację. Natomiast nie głosowali za tym, żeby z TV PiS zrobić TV Platforma. A to wy do tego dążycie i ta uchwała jest pierwszym krokiem, żeby to zrobić. Polacy nie chcą TV Platforma, Polacy chcą telewizji publicznej odpolitycznionej, rzetelnej, uczciwej. Chcą zaprzestania pompowania pieniędzy podatników w propagandę. Konfederacja, Wysoka Izbo, się w sprawie tej uchwały wstrzyma. Wstrzyma, żeby nie było tutaj posądzeń, że opowiadamy się za jedną albo za drugą stroną, że bronimy TV PiS albo popieramy wprowadzenie TV Platforma. Nikt bardziej od Konfederacji nie wie, jak zła była TV PiS przez te ostatnie 8 lat. W uzasadnieniu uchwały jest mowa o tym, że opozycja miała 20% czasu antenowego przez ten czas. Z tych 20% Konfederacja miała 0%. W tym czasie, kiedy politycy lewicy sobie regularnie chodzili do programów publicystycznych w TVP i regularnie byli podbijana ich obecność, regularnie byli przez teoretycznie prawicowy PiS wspierani, budowani medialnie, Konfederacji nie było tam w ogóle. Taka była strategia PiSu na budowanie prawicy w Polsce. Mam nadzieję, że jesteście państwo z siebie dumni, patrząc na to, jakie wyniki wyborcze wam to przyniosło. Konfederacja wstrzyma się w sprawie tej uchwały od głosu i będziemy zawsze wypowiadać się zarówno przeciwko TV PiS, jak i przeciwko TV Platforma. Dziękuję bardzo. Panie marszałek, Wysoka Izbo. Jesteśmy w sesji pytań dotyczących uchwały o mediach publicznych i jest to bardzo adekwatne, dlatego że ta uchwała rzeczywiście zostawia dużo więcej pytań, niż przynosi odpowiedzi. Dlatego pytania, panie pośle Zdrojewski, inne osoby, które się pod tą uchwałą podpisały. Jaki jest plan? Co dalej po przyjęciu tej uchwały? Bo na dzień dzisiejszy ta uchwała nie ma żadnych skutków prawnych. Jest warta tyle, co ten świstek papieru, który zawieźliście do Rady Unii Europejskiej i próbujecie nim maskować to, że nie stać was na autentyczny sprzeciw wobec zmiany traktatów unijnych. Ta uchwała nie ma skutków prawnych, a ewidentnie jest częścią jakiegoś planu. Polacy zasługują na to, żeby ten plan poznać. Co dalej? Jakie będą kolejne kroki? Co rzeczywiście zrobicie z TVP?
czemu tego planu do tej pory nie ujawniliście? Bo przecież lubicie się chwalić swoimi programami i planami, więc może najwyższy czas, żeby pokazać też ten, chyba że jest w nim coś wstydliwego. Kto będzie następnym szefem telewizji publicznej? To jest też informacja, która mogłaby już bardzo dawno trafić do opinii publicznej, a do tej pory ani Platforma, ani jej koalicjanci żadnej odpowiedzi w tym zakresie nie udzielili. Panie pośle, będę autentycznie wdzięczny za udzielenie odpowiedzi na te pytania. Dziękuję bardzo. Pani marszałek, Wysoka Izbo, powiem na wstępie, jestem z grona tego rosnącej liczby osób, które w ogóle nie oglądają telewizji w ramach starego hasła, że kto nie ogląda telewizji jest niepoinformowany, ale kto ją ogląda jest zdezinformowany. Niestety jestem podatnikiem i chociaż nie oglądam polskiej telewizji, jako podatnik płacę podatki, z których jest ona utrzymywana. Jestem też obywatelem i mam poglądy polityczne inne niż reprezentowała większość w trakcie ostatnich 8 lat. Dlatego z uwagą i na dobór sensownych środków prawnych musimy zrobić porządek w TVP w obecnym kształcie. Były rzeczy w tej telewizji, które mnie bulwersowały i powiem o przypadkach, które nie dotyczą naszego środowiska politycznego. Była słynna sprawa, gdy telewizja publiczna o 6 rano nadawała informację, że został zatrzymany senator niezależny Stanisław Gawłowski, kiedyś polityk Platformy Obywatelskiej, a się okazało, że CBA jeszcze do niego nie weszło, weszło dopiero 20 minut później. Koordynowaliście polityczne zatrzymania i działania polityczne z wykorzystaniem telewizji. To jest skandal, takie rzeczy nie powinny się powtarzać. Przez ostatnie dwa lata posłowie, politycy Konfederacji w programach publicystycznych TVP mieli 0 minut, 0 godzin, 0 sekund. To była dyskryminacja i łamanie prawa i problemem jest nie linia programowa telewizji publicznej, ale to, że ona łamała prawa, dlatego trzeba przewrócić tam fundamentalną praworządność. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Panie marszałek, Wysoka Izbo, w trakcie swoich wystąpień poseł Zdrojewski mówił, że to, co proponujecie, to jest jeden z 17 czy 18 sposobów na demokratyzację mediów publicznych, że takie były wyliczenia w mediach. Tak ja czytałem, panie pośle, te artykuły i to niestety nie było 17 sposobów na demokratyzację. To było 17 sposobów na to, jak z połamaniem wszelkiego prawa i wszelkich dobrych obyczajów może Platforma Obywatelska przejąć media publiczne. Mówicie państwo i ustami posła Zdrojewskiego i innych mówców, że celem jest przywrócenie dobrego dziennikarstwa, że macie dobre intencje, że teraz będzie inaczej. Krytykujecie zawłaszczenie, ale jednocześnie zostawiacie przy życiu wszystkie mechanizmy, które doprowadziły do tego, że PiS właśnie media zawłaszczył, że one nie prezentowały dobrego dziennikarstwa i że tych dobrych intencji nie było. Jeżeli pozostawimy ustrojowe mechanizmy telewizji publicznej, takie jakimi one są, takie jakimi były za PiS-u, takie jakimi były również za pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej, bo pamiętamy, że wtedy wcale nie wyglądała ta telewizja polska dużo lepiej niż za rządów PiS-u, tylko w inną stronę. Powtarzam, jeżeli zostawimy te mechanizmy nienaruszone, takie jak funkcjonowały do tej pory, to niestety nic się nie zmieni. Być może przez chwilę coś się poprawi, być może będzie moment odwilży, żeby pokazać, jacy jesteście dobrzy, jacy jesteście lepsi od PiS-u, ale później wszystko wróci do normy, dlatego że telewizja polska w logice walki partyjnej, walki demokratycznej, tej wojny Platformy z PiS-em jest po prostu zbyt kuszącym łupem. Receptą na ten problem jest to, żeby systemowo, instytucjonalnie wymusić inny niż partyjny wybór osób, które zarządzają telewizją polską, dyrektora telewizji polskiej, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wymusić systemowo, to znaczy na przykład, tak, mówię pierwsza rzecz z głowy, która przychodzi, to znaczy na przykład wprowadzić kwalifikowaną większość do wyboru, czy to członków Krajowej Rady, czy to samego prezesa TVPS-a. Wymusić, żeby Sejm musiał się dogadać, żeby nie było takiej sytuacji, że zbuduje się jakaś większość, zwykła arytmetyczna, matematyczna większość, która przejmuje TVP i robi z niej partyjny łup, tylko wymusić taką sytuację, gdzie na przykład przy większości 3/5 trzeba po prostu znaleźć kandydata akceptowalnego dla wszystkich stron sporu politycznego. W Polsce jest wielu wspaniałych dziennikarzy,
którzy do takiej roli by się nadawali. Wielu wspaniałych dziennikarzy, którzy na pewno znaleźliby akceptację wszystkich partii tutaj siedzących, zdecydowanej większości posłów zasiadających na tej sali. Ja nie chcę wskazywać żadnego nazwiska, bo zaraz zostanie grzane w TVP i TVN-ie, że to jest kandydat Konfederacji na prezesa TVP i tutaj będzie to pocałunek śmierci do takiego kandydata. Nie, nie o to chodzi. Chodzi mi o zbudowanie mechanizmów, instytucjonalnych mechanizmów uzdrowienia sytuacji, żeby ten, czy kolejny, czy jeszcze kolejny prezes TVP nie był tylko partyjnym funkcjonariuszem wysłanym na odcinek budowania propagandy swojej macierzystej partii, tylko żeby wybierać z ludzi rzeczywiście zainteresowanych tym, żeby tworzyć dobrej jakości media publiczne, żeby tworzyć dobrą telewizję polską, takiego, któremu będzie zależało na tym, żeby jego praca była dobrze oceniana przez wszystkie strony sporu politycznego. Proponuję, żeby wyrzucić do kosza i tę uchwałę, i to wszystko, co macie jeszcze planowane, co będzie dalszym krokiem tej ofensywy legislacyjnej, którą teraz planujecie prowadzić, żeby odbić TVP z rąk PiSu i zrobić z TVP TV Platforma. Wyrzućmy to do kosza, usiądźmy, porozmawiajmy o tym, żeby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli wszystkim posłom, całemu Sejmowi wybrać nowy zarząd mediów publicznych, a nie replikować tylko te same patologie, które przez 8 lat PiSu, a wcześniej 8 lat Platformy były plagą mediów publicznych. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.